Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Witamy Was w tych przykrych okolicznościach. Nagrywamy tradycyjnie w sobotę, także mamy nadzieję, że ten odcinek, którego będziecie słuchać w środę, będzie dla Was jakąś odskocznią od przykrych informacji. Tak, oczywiście zachęcamy Was do brania udziału w zbiórkach pieniężnych i rzeczy, które mogą pomóc w obecnej sytuacji. Oczywiście rozejrzyjcie się dookoła siebie, bo jak wszyscy wiemy, każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. I pamiętajcie, żeby korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł, także my w opisie do tego odcinka umieścimy listę sprawdzonych zbiórek, do których możecie się dołączyć. Więc ciężko teraz zadać pytanie, jak Ci minął ten tydzień, Karolino? To prawda, ciężko, ale tak jak mówiłyśmy, postanowiłyśmy zrobić z tego odcinka odskocznie, więc może i tak porozmawiamy o serialach i książkach i podcastach i czym tamkolwiek, czym zajmowałyśmy sobie czas. No ja oczywiście w poniedziałek i we wtorek byłam jeszcze w podróży, powiedzmy. A no właśnie, jak było na wycieczce? Na wycieczce było bardzo fajnie. Poszłam do muzeum Munka. A, byłam tam też. Tak, no właśnie, mogę to odhaczyć. Oni otworzyli nowe, takie bardzo duże muzeum, taki nowoczesny budynek. To może w takim falowanym, no. No co, fajne doświadczenie. Poza tym oczywiście posiedziałam trochę na kanapie. Obejrzałyśmy kolejne odcinki Love is Blind. No właśnie, one wychodzą co tydzień. Tak, to znaczy druga transza odcinków, wyszło też kilka ich chyba, trzy bodajże, czy coś takiego? No bo ja właśnie wczoraj oglądałam odcinek, który wyszedł dopiero jakby w piątek. Tak, więc to oni był teraz odcinek dziesiąty, no. Więc oni chyba teraz będą wypuszczać je co tydzień, co jest bardzo, no, rozczarowujące. Tak, ale chyba, tak jak mówię, ta druga transza odcinków, która wyszła, to tam wyszło chyba 3 czy coś takiego, czyli było od 1 do 5, potem 6, 7, 8, czy od 1 do 6, już nie pamiętam. W każdym razie jakoś to było podzielone, a teraz rzeczywiście wydają po jeden odcinek, co mnie szalenie irytuje. A już w temacie tego, bo też to oglądałam, zaskakująco mało, spoiler alert, sukcesów w tym sezonie, nie? Bardzo mało. Coś widać, że ten eksperyment się jednak nie udał. I miłość nie. Jednak nie jest ślepa. Ale wiesz, trochę mnie to nie dziwi, bo tak jak mówiłam bodajże w poprzednim odcinku, czy już 2 tygodnie temu, nie pamiętam, uważam, że te wszystkie zaręczyny były bardzo przypadkowe. Naprawdę, to było takie, wiesz, enedue, prawda, to wezmę ciebie. No. Nie no, jakby sam fakt tego, że koleś oświadczył się jednej dziewczynie, która go nie chciała, więc wybrał swój numer drugi. To ja nie wiem, jak ta dziewczyna się na to wszystko zgodziła, no ale dobra. Ogólnie cały czas, jak ja się emocjonuję tym programem, to mój chłopak śmieje się ze mnie i mówi, czy ty myślisz, że to jest na serio? On twierdzi, że to jest wszystko wyreżyserowane. A ja jednak wierzę, że nie. Ja myślę, że częściowo coś tam może ktoś im podpowiadać. Ale myślisz, że ci ludzie są aktorami? Ja myślę, nie, że nie. Nie, aż tak nie. No co ty, to by była głupota. To wiesz, Netflix by chyba sobie strzelił w kolano, tak no mi właśnie, się wydaje. No bo to by wyszło na jaw. No, tak, tak. Natomiast jak z tymi, z rozmowami w toku, nie? Potem się okazywało, że każdy zna kogoś, kto... się tam zgłaszał. Tak, tak, dokładnie. No ale jednak z poprzedniego sezonu parę par w dalszym ciągu jest razem, więc to chyba raczej by tak nie żyli po prostu w jakiejś farsie. Nie no, to by było zbyt dziwne. Zresztą ile by Netflix musiał im płacić kasy, żeby utrzymywali taką farsę. No. W każdym razie Netflix, domagam się kolejnego sezonu Selling Sunset. To już nie są żarty. Proszę. Zwłaszcza, że te dziewczyny, które tam występują, one na Instagramie się chwalą, że zakończyły już chyba 2 sezony kręcić. No właśnie. A ich dalej nie ma. Gdzie one są? Jaki problem? Ja wiem, że Netflix się z nami bawi i po prostu jeden taki program wypuszcza na raz. Natomiast ja tego nie akceptuję. Także było Love is Blind i wiele innych różnych dziwnych programów i filmów, które raczej były oglądane po to, żeby się dobrze bawić i śmiać. Także był to bardzo, bardzo przyjemny weekend. A poza tym w tym tygodniu obejrzałam coś, co ty i pewnie każda inna słuchaczka i słuchacz już dawno obejrzeli 30 lat temu, czyli High Fidelity. Aha, ten serial, no. Tak. To jest serial, którego niestety w Polsce nie ma, on nie jest dostępny na żadnych platformach, natomiast ja dzięki mojej przyjaciółce Dorocie, pozdrawiam, mam dostęp do jej platformy Disney Plus.
No i tutaj też to nie jest odcinek sponsorowany, ale pamiętajcie, VPN w tym pomaga. Dokładnie. Także polecam spróbować. Serial opowiada o właścicielce sklepu z płytami winylowymi, która ma na imię Rob, i jej pracownikach i... jej potyczkach miłosnych. Dokładnie. Skupia się na jej przeszłości i teraźniejszości miłosnej. Fajny, bardzo mi się podobał. Oczywiście stylista lub stylistka, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłam, kto tam był odpowiedzialny za stroje, dostaje ode mnie 10 na 10. No super były te wszystkie vintage koszulki. Ale ona to swoją drogą, ale tam każdy wyglądał inaczej i bardzo to oddawało, wydaje mi się, charakter bohaterów, co jest super ważne. Jak dla mnie, z mojego punktu widzenia, także to mi się bardzo podobało. Podobało mi się, że główna bohaterka nie jest osobą, którą zawsze lubisz, że czasami chcesz nią potrząsnąć, chcesz jej powiedzieć, żeby się porządnie zastanowiła nad sobą i nad swoim życiem, a czasami chcesz ją przytulić i powiedzieć, że wszystko będzie dobrze. A poza tym to jest remake ten serial przecież, prawda? Bo to jest remake filmu. No właśnie chciałam to powiedzieć, no, że ja jak byłam młodsza i odkryłam Nicka Hornby'ego, tak, to właśnie czytałam tę książkę i oglądałam ten film. I no, to było super. Pamiętam, że jak, no nie wiem, ile ja mogłam mieć wtedy lat, 15-16, to ja też mega, czytałam jego książki jako nastolatka, tak. Mega no. Mnie to poruszyło i właśnie fajnie, że ten serial jest super pod tym względem, że wpisuje się w ten taki trend remake'ów, bo wiadomo, kiedyś wszystko było fajniejsze i teraz wszyscy lubią, żeby wszystko było vintage, poza tym sklep z płytami, bardzo cool. Tak, wszyscy są tam tak cool, że aż się czujesz źle ze sobą w sumie, no. Ale super, że obrócili płeć, prawda? Tak. Był taki bardziej nowoczesny i bardziej, cudzysłów, świadomy, ale nie w taki bardzo nachalny sposób w stylu and just like that. Także... No, bardzo fajne to jest. Tak. Dziwne, przyznam, że tego nie ma w Polsce, bo inne seriale Hulu... W tamtym czasie też był ten serial, pamiętam, oglądałam je w podobnym czasie, te... Little Fires Everywhere. Mm-hmm. To on jest na Amazonie. Jest, i tak. Myślałam, że ten też będzie na Amazonie, a go dalej nie ma. To jest dziwne, tak, to prawda. No właśnie na tym Disney Plus tam widziałam kilka rzeczy, które normalnie chyba są dostępne na Hulu. Natomiast no też tak nie porównywałam co gdzie. Nie mam żadnej tabeli. No. Ale może kiedyś zawita, albo możecie próbować VPN-a. Ja na przykład w tym tygodniu skorzystałam, dlatego że musiałam z powodu właśnie przygotowania się do historii. I to, co ja odwalałam w tym tygodniu, żeby przygotować się do historii, to opowiem wam później może. Czyli reklama z poprzedniego odcinka typu Karolina, coś się stało? Dokładnie, to była prawdziwa. Tak, to była, ja już po prostu na uszach stawałam, żeby odnaleźć źródła. Poprosiłam mojego partnera, żeby mi pomógł, bo naprawdę załamałam się, bo zrobiłam to, co zwykle. Czyli znalazłam historię, która mi się spodobała, myślę dobrze, obejrzałam jeden materiał na jej temat, mówię okej, zrobię. I jak chciałam obejrzeć inne, które wiedziałam, że są dostępne, to nagle się okazało, że nigdzie ich nie ma. Mhm. No, więc... Zrobił się problem, no. Ale to nieważne. No a jak twoje oglądanie? No ja przyznam, że nie mam się za bardzo czym pochwalić, bo w pierwszej połowie tygodnia męczyłam to żmijowisko, ale o tym mówiłyśmy już ostatnio, więc nie ma co tak, do tego to, wracać. Tak, przez to ten tydzień jest taki krótki, bo ja miałam to samo, no. Ale ta... ostatnia scena tego żmijowiska, o której ty mówiłaś, że będzie świetnie pewnie to wyglądało na ekranie, to faktycznie dobrze to wyglądało. Jak ona weszła z powrotem na to swoje przyjęcie, cała zakrwawiona. No ale dobra, bez spoilerów. Więc to oglądałam. A poza tym chyba nic nowego mi się nie udało zacząć. Poza kontynuacją Love is Blind, tak? Tak, no. Ale to jest oczywiście odgrzewany kotlet, ale myślę, że większość jednak ludzi ma dostęp do Netflixa i mi się cały czas ten film pojawia na stronie głównej, prawdopodobnie dlatego, że go dodałam do mojej listy i mówię o utalentowanym panie Ripley'u. Mhm. I oczywiście ja ten film oglądałam jakoś właśnie chyba w 2005 roku, czy jeszcze nawet wcześniej, bo dokładnie sobie przypomniałam, że ja miałam w domu ten film na płycie, bo był dodatkiem do jakiejś gazety i był w tym takim papierowym opakowaniu, wiesz. I ja pamiętam, jak ja go oglądałam. I zresztą też ta historia o tym Rockefellerze fałszywym, którą kiedyś tam opowiadałam, to właśnie niby jest porównywane jakoś tam do tego filmu, ale tak naprawdę nie ma tam nic podobnego poza tym, że chodzi tu o jakichś fałszerów, no nie? Więc to jest trochę naciągane akurat. No i postanowiłam ten film obejrzeć, żeby zapomnieć o innych rzeczach
I okazało się jednak, że oglądanie filmu po 15 latach czy tam coś jest świetne, bo tak naprawdę ja większość z niego zapomniałam. W sensie wiedziałam, co tam... Oczywiście. No, mhm. Wiedziałam mniej więcej, o jakie tam zbrodnie chodzi, ale naprawdę ten film jest genialny. Muszę powiedzieć, on jest genialny. Także jeżeli jest jeszcze ktoś, kto go nigdy nie widział, bo tam gra Jude Law, Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Philip Seymour Hoffman również. A, no. Cały ten klimat, sposób, w jaki on jest nakręcony, te kolory, to, że oni są we Włoszech, to wszystko jest takie piękne, naprawdę jest genialne. Ja to pamiętam z tego filmu, że on te kolory właśnie, o których mówisz, bo ja też go wiedziałam miliard lat temu, może nie wiem, jak miałam 15, ale na pewno z 10 lat temu, nie? No, bo to jest film, jeżeli dobrze pamiętam, z 99, także naprawdę oni tam mają super stylówki, takie teraz już dla nas vintage, także naprawdę świetny. Więc jak szukacie czegoś na wieczór, bo on tam trwa właściwie ponad 2 godziny, to warto sobie go odświeżyć, bo ogólnie nic złego w tym filmie nie ma. Jakby on jest cały genialny. Dajesz swoją pieczątkę. Tak, w sensie no jakby ja o tym wiedziałam, bo ja zawsze pamiętałam, że to jest dobry film, ale nigdy nie myślałam, żeby do niego wrócić. Także teraz myślę, że będę go regularnie oglądać. Netflix się zna. No, także fajnie. No i w sumie to tyle. Dobrze. No i pozostaje nam zadać najważniejsze pytanie. Jak wam się podobał finał Euforii? Tak. To znaczy, jak tobie się podobał? No, przyznam, że jestem taka trochę skonfliktowana, jeżeli mogę tak powiedzieć. Dlatego, że cały ten sezon podobał mi się bardzo. Natomiast mam takie poczucie, że ostatni odcinek troszkę mnie rozczarował. O, dlaczego? Nie wiem. Szczerze mówiąc, ta końcówka po pierwsze sprawiła wrażenie, jak dla mnie, końca serialu. Raczej nie będzie to koniec serialu. Nie, pewnie nie, oczywiście, ale jakoś tak mam wrażenie, że pozamykali wiele wątków no, to w pewien prawda, sposób, to a dla mnie nie zostały one chyba poruszone, może tak jakbym chciała. Od wczoraj biję się z myślami generalnie, więc... Pierwsza część tego odcinka bardzo mi się podobała. Trzymała w napięciu niesamowicie. A co ty uważasz? No ja myślę, że ten... Na pewno dla mnie ten drugi sezon jest jeszcze lepszy niż pierwszy, ale na pewno jest inny. Bo ten pierwszy sezon był taki, mam wrażenie, innowacyjny, że nagle wszyscy zobaczyli, że można robić seriale o nastolatkach, które są tak naprawdę dla dorosłych. Mroczne. Mroczne i tak dalej. I te artystyczne jakieś tam środki wyrazu były takie wow. No i teraz wydaje mi się, że poszli o krok dalej w byciu takim serialem bardziej artystycznym. I dlatego też wydaje mi się, że podejmowali pewne decyzje, które niekoniecznie spodobają się większości publiczności. Rozumiem, o co ci chodzi i mi bardzo się te wszystkie zabiegi artystyczne podobały, ale mam wrażenie, że poświęcili dla nich rozwinięcie niektórych fabuły, wątków. Fabuły, no tak, tak, bo na pewno widać, że wiele bohaterów zostało odstawionych na bok. Mhm. Na przykład, to znaczy dla mnie to jest okej, no ale może niektórzy zauważyli, że na przykład ta Kat w ogóle nie miała swojego wątku za bardzo w tym sezonie. Znaczy coś tam było, ale malutko. Ogólnie no tak było troszeczkę, że każdy miał poniekąd swój odcinek, a jakieś tam osoby i tak wyszły na prowadzenie. Akurat mi się super podobało to, że tą Lexi tak wyciągnęli właściwie tak, na pierwszy plan. I w ogóle zrobienie takiego pomysłu z tą sztuką teatralną w liceum, to ja po prostu, jak to widziałam, to w sensie, jak to oglądałam, to byłam zachwycona tym całym konceptem, no nie? Genialnie to było przemyślane. To prawda. Choć przyznaję, że były fragmenty w tym właśnie przedostatnim odcinku, w którym jest ta sztuka się zaczyna, można powiedzieć, które sprawiły, że trochę niekomfortowo się czułam i tak nie bardzo potrafiłam nazwać, o co mi chodzi. No i potem zaczęłam czytać, że niestety było trochę kontrowersji wokół tego tańca na siłowni, jeżeli chodzi o drużynę futbolową. Wiem, i że powielanie to było... schematów homofobicznych. Rozumiem, czemu ktoś mógłby tak pomyśleć. No ja akurat kilka razy to oglądałam, tą scenę tego tańca w szatni, bo dla mnie ona po prostu była bardzo rozrywkowa. No
No też właśnie, jak widziałam te, że zarzuty, że to było homofobiczne, to sobie myślę, kurczę, naprawdę, przecież tam w tej całej ekipie jest tyle różnych osób o różnych orientacjach seksualnych i nikt by nie powiedział, halo, czuję się obrażony, w sensie to jest raczej ponad to, nie? Słyszałaś, że kilku aktorów i aktorek wypowiadało się na temat scen, które reżyser dla nich przewidział, z którymi nie do końca się zgadzali. Aha, to nie widziałam. No, tak, przynajmniej tak mi się rzuciło w oczy, nie chcę tutaj cytować żadnych wypowiedzi, bo aż tak dobrze nie pamiętam, widzisz, powinnam była zapisać, nie wiedziałam, że aż tak daleko zajdziemy w naszej dyskusji. Ale może to też było to, że nawet tam były takie wstawki, więc się wiadomo, tak się można też bronić na każde zarzuty, ale tam były też takie wstawki, że wiesz, sztuka, nawet jeżeli kogoś urazi, no to wiesz, jakby mieli tam jakieś takie swoje teorie odnośnie sztuki, tak, nie? Że powinna... To były słowa Fesco swoją drogą. No tak, że powinna właśnie wzbudzać kontrowersje, nakłaniać do dyskusji i tak dalej, więc jakby to nie ma być neutralny materiał, nie? Nawet taki serial, no on nie może być neutralny. Jeżeli wszystko było neutralne, to by było nudne. No i tyle, nie? Pewnie tak, jak najbardziej. Dlatego wiesz, ja tutaj nie... Ale aktorsko też mam wrażenie, że wszyscy tak się rozwinęli w tym serialu. Nie? A kto był twoim ulubionym bohaterem? Bo ja mogę powiedzieć właśnie, że Fesco i Lexi, oczywiście jak wszyscy, to był hit. Ale bardzo też lubiłam Maddie w tym sezonie, muszę powiedzieć. Jakoś tak, nie wiem, zapałałam do niej sympatią, jak wcześniej bardzo mnie irytowała chwilami. No wiem, właśnie też mi się wydaje, że wszyscy ją polubili, dlatego że w taki sposób ją przedstawili. No też bym powiedziała, że Lexi właśnie była... kobiecą, najciekawszą postacią. Maddie też, tylko przyznam, że ja trochę się jej boję. W sensie nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć, że ją lubię, bo dla mnie te za dużo razy pokazywali, jak ona po prostu bije inne dziewczyny. Wiem, tak, to prawda. Ja bym się trochę jej bała. Natomiast wiesz, tutaj też można wspomnieć główną bohaterkę, którą mimo wszystko się lubi, a jak się zachowała w tym sezonie. No, ale ona, no właśnie, do tego też możemy dojść, że ten piąty odcinek, to pamiętam, on był jej takim popisowym, wtedy wydaje mi się, że dla tej Zendayi to było w ogóle super, że mogła coś takiego zagrać, no nie? No, do oglądania to było wstrząsające, muszę powiedzieć. Było mi tak źle, patrząc na to. I mi się płakać chciało, i sama się złościłam. Naprawdę było to takie strasznie poruszające. No ja pamiętam, że się cała spociłam po prostu, bo ten jeszcze, no nie wiem, jak ona w ogóle mogła to zagrać. To było takie emocjonalne i emocjonujące, że no mega, naprawdę. I super też bardzo byłam pod wrażeniem tej aktorki, wstyd mi, nie pamiętam imienia i nazwiska, która gra jej mamy. Aha, no, no. Ona też super zagrała. Jej siostra też w sumie, tak sobie myślę. No one wszystkie tam miały w sumie... No właśnie, co by nie mówić o tym serialu, to wydaje mi się, że casting jest fantastyczny. Tak. No bo właściwie to są osoby takie, które zostały wypromowane przez Euforię, poza oczywiście Zendayą, która pewnie sama wypromowała Euforię, no nie? Więc to jakoś tam się... Ona jest taka zajęta w ostatnim czasie, czy ona w ogóle będzie miała czas, wiesz, jeszcze się jakoś tam euforią zajmować, już nie, no, przyniosła chyba tyle pozytywnych recenzji i zachwytów i zainteresowania, że no nie mogą chyba tego odpuścić. Albo zrobią nam wszystkim na złość, wiesz, i to będzie koniec. Nie, bo widziałam na Instagramie, oni dzisiaj pisali, że to jest koniec Euforii na jakiś czas. Jakieś tam posty wrzucali ze wspominkami, że na jakiś czas, więc nie sądzę, żeby planowali, ale z drugiej strony może w świecie telewizji i seriali nigdy nie wiadomo, czy będziesz mieć kontrakt na nowy sezon, czy nie. No, to prawda. Ale mam też jedno rozczarowanie na ten sezon. Nate mnie rozczarował. Jakoś nie zrobił na mnie wrażenia w tym sezonie. W poprzednim to się go bałam strasznie. A w tym jakoś tak, no nie wiem. Tak też mi się wydaje właśnie, że został trochę odsunięty. No z drugiej strony zrobił parę kluczowych rzeczy. Był w centrum zamieszania dramy dziewczęcej oczywiście. Jakie innej, prawda? No jakoś tak szkoda mi też tego wątku z ojcem, bo mam wrażenie, że zaczął się super mocno wątek Kala, jego ojca, z historią, z przyjacielem, z liceum i tak dalej. A potem... No ale to właśnie o to chodziło chyba, że to miał być tylko taki jakby epizod, że to wszystko się składa w
całość, prawda? No, tutaj no nie jasne, ma ale to zakończenie tej historii, no, było takie wątpliwe dla mnie. Ja nie jestem fanką osobiście, także chciałam więcej emocji chyba, wiesz, w tym wszystkim. A to takie było płaskie. No może, no mi się wydaje, że na pewno ten serial został jakoś tak przemyślany właśnie, żeby te punkty kulminacyjne były w środku, a nie na koniec. W sensie, że zupełnie był wyważony, bo bardzo dużo się działo w środku, a ta końcówka była taka bardziej oczyszczająca. Antyklimaksowa. Może to jakby ja rozumiem ten zamysł uspokojenia wszystkiego na koniec, ale ja właśnie chyba nie jestem uspokojona i to jest mój problem. Ale to już wiesz, to jest taka subiektywna kwestia, że ciężko tutaj mówić co i jak. Natomiast ścieżka dźwiękowa też warto podkreślić, jest fantastyczna w tym sezonie. Słuchałam jej już miliard razy. No ja też często jej słucham. Także jeżeli jakimś cudem jeszcze nie słuchaliście, to proszę to nadrobić. Jeżeli jakimś cudem nie oglądaliście Euforii, to też proszę nadrobić, bo chyba starałyśmy się teraz mówić bez spoilerów, także tak. Może żeby nie było, bo nie wiadomo, czy wszyscy zdążyli już obejrzeć w obecnej sytuacji. Może nie macie ochoty na oglądanie Euforii, ale my chciałyśmy naszą opinię tutaj wrzucić, żeby była zgodnie z kalendarzem. Tak, natomiast też pamiętajcie o tym, że Euforia nie jest dla każdego, nie jest dla osób pełnoletnich. Jest tam mnóstwo triggerów. Niepełnoletnich oczywiście. Jest tam mnóstwo triggerów, także zalecam ostrożność. Więc jeżeli oglądaliście ten sezon regularnie, to koniecznie napiszcie nam na Instagramie, na YouTubie, czy gdzie tam chcecie, jakie macie wrażenia, bo ja na pewno będę czekać na kolejny sezon. Zdecydowanie, ja też. I pozdrawiamy oczywiście HBO, jeżeli nas słuchają, za to, że nam udostępnili większość odcinków przedpremierowo. Bardzo dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Tak. Jesteśmy też bardzo szczęśliwe, dlatego że po raz kolejny spotkał nas zaszczyt otrzymania wielkiej paczki czekolady. Dokładnie tak. Jak wiecie, jesteśmy wielkimi fankami czekolady Shogeten i współpracujemy już od jakiegoś czasu z tą firmą, więc gdy usłyszałyśmy, że obchodzą okrągłą 60. rocznicę urodziny, to musiałyśmy zaangażować się w tą wielką celebrację. Dokładnie. I przychodzimy dzisiaj, żeby powiedzieć Wam o nowym smaku, który nazywa się Shogeten Birthday Edition. I żeby Wam przybliżyć, jak ta czekolada wygląda, to jest połączenie białej czekolady, ciemnej czekolady, nugatu i kolorowej posypki. Także koniecznie musicie tego spróbować, więc szukajcie w sklepach, bo to jest smak tego roku. I oczywiście czekolada bardzo dobrze służy na pocieszenie. Ja nie mogę Wam powiedzieć, ile już tabliczek zdążyłam zjeść, odkąd otrzymałyśmy tą paczkę. Lepiej nie wspominajmy o takich rzeczach. Przyznaję, że byłam tak nastawiona, trochę się bałam może w ten sposób, czy mi ta czekolada podejdzie, ale jak już ją zjadłam, to się okazało, że to jest w sumie połączenie wszystkich czekolad, które lubię, plus ciemnej. Ale przez to, że jest tyle słodyczy, to wyrównuje tak, się to się wyrównuje taką właśnie i nie zostawia takiego, wiesz, nie bolą aż zęby. No, także ciekawe. Myślę, że warto spróbować. Największą zaletą jest to, że jest to czekolada w kosteczkach, więc zawsze możecie sobie dozować. Dokładnie. Albo nie dozować. Jedną kosteczkę, trzy kosteczki, a może 9. Ja polecam taką technikę jedna co godzinę. Żeby utrzymać taki sam poziom cukru we krwi. Żeby utrzymać tak stan rozanielenia poczekoladowego. No, dokładnie. Także bardzo się cieszymy, że zostałyśmy tą czekoladą obdarowane i cieszymy się z bycia czekoladowymi influencerkami. Tak, tak, tak. I jest nam bardzo miło, że możemy to robić nadal. No i przyszedł czas kolejnego wyboru książki. W tym tygodniu mi się udało wybrać coś, co Karolinie się spodobało. Znaczy zobaczymy, bo w sumie może się okazać klapą, wiecie jak to jest. Jestem dobrej myśli. Tak. Będziemy czytać w marcu książkę Anne Catherine Bowman pod tytułem Agathę. Książka jest dostępna na naszej ulubionej platformie Legimi. Także jest to świeżynka wydawnicza, więc mamy nadzieję, że tym samym odkryjemy jakąś nową, dobrą książkę. A przy okazji, w temacie książek, chciałam powiedzieć, że
Widziałam informacje w internecie, gdzieś mi się na Instagramie wyświetliło, że książka, którą czytałam w tym roku i uważam ją za mega hit, czyli ten papierowy pałac, Paper Palace, została ostatnio wydana w języku polskim. Także polecam wszystkim, żebyście ją wszyscy przeczytali. Jestem ciekawa, czy po polsku jest tak samo dobra jak po angielsku, ale myślę, że tak, bo ta historia jest naprawdę wciągająca. Więc jak wszyscy zawsze tam się rzucają, że polecamy za dużo rzeczy po angielsku, no to teraz macie... Było parę takich tam komentarzy, że mogłyby się coś polecić po polsku. To polecamy. To polecamy, tak. Marzec to jest również miesiąc, w którym po polsku wychodzi najwspanialsza książka Sally Rooney, czyli Piękny świecie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś. Ja więc... chyba sobie przeczytam jeszcze raz. No właśnie, ja jestem też bardzo ciekawa, bo nigdy nie czytałam jej książki po polsku. Jestem ciekawa, jak to się broni w naszym języku. Bo jednak w angielski dużo wybacza, mam wrażenie. Przynajmniej jakby bycie Polką i czytanie po angielsku. Myślę, że tak. No, nie zwracasz uwagi tak na to, czy to jest język poetycki, czy jaki, tylko po prostu czytasz. Trochę jak z piosenkami po angielsku, no. Po polsku, nie? Może tak być, może tak być. Tak, ja też jestem ciekawa i jestem przede wszystkim ciekawa, bo wiadomo, że wtedy ja to czytałam na wakacjach i byłam cała zaoferowana i wciągnęłam to po prostu w 30 sekund. No i zobaczymy, czy tym razem też mi się będzie tak podobać. No, to co, zaczynamy? Mhm. Więc ja dzisiaj przychodzę tutaj do Was z historią dość nietypową, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam wrażenie, że Tobie, Karolino, może się szczególnie spodobać. Ale możesz uronić łezkę. O nie! Ze wzruszenia. Jest to historia lekkiego przestępstwa, ale bardziej bym tutaj powiedziała, że jest to historia bohatera. Także ku pokrzepieniu naszych serc. Powiem Wam o panu, który nazywa się Adolfo Kamiński. Więc kariera Adolfo Kamińskiego jako fałszerza jest niezwykła, bo on działał przy niemal każdej rewolucji lub przełomowej sprawie na świecie od przełomu lat 40. do końca burzliwych lat 60. i pozostawił po sobie imponujący dorobek w postaci fałszywych dokumentów z kilkudziesięciu krajów. Kierował się zasadami, właściwie za żadną swoją pracę nie brał pieniędzy i prawie przez całe życie udało mu się dochować tej tajemnicy, więc tak naprawdę nikt nie wiedział, czym on się zajmuje. Dopiero za namową swojej najmłodszej córki, która też jest aktorką, nazywa się Sara Kamiński, zdecydował się opowiedzieć swoją niezwykłą historię i z tego powstała książka The Life of a Forger, wydana we Francji w 2009 roku. Także może Wam się to obiło o uszy, bo już tak z 10 lat temu było na temat jego głośno. Więc Adolfo Kamiński urodził się 1 października 25 roku w Argentynie. On był dzieckiem Żydów pochodzenia rosyjskiego, którzy jeszcze przed jego urodzeniem przeprowadzili się z Rosji do Paryża. Przez brak odpowiednich dokumentów zostali z Francji wyrzuceni i tak trafili do Argentyny. W roku 1932, kiedy Adolfo miał 7 lat, wrócił z rodziną do Paryża, ponieważ mieli już wtedy argentyńskie paszporty, które umożliwiły im powrót. I prawdopodobnie dzięki temu zapamiętał, jak ważne jest posiadanie odpowiednich dokumentów w czasie kryzysu. Z Paryża jego rodzina przeniosła się w 1938 roku do miasteczka Vire w Normandii, gdzie mieszkał jego wujek. Adolfo rzucił szkołę w wieku 13 lat, bo musiał pomóc w utrzymaniu rodziny i tak trafił do pracy w zawodzie farbiarza odzieży. I on pracował w zakładzie, który był taką tamtejszą wersją pralni chemicznej. Uczył się, jak usuwać plamy, studiował podręczniki chemii i przeprowadzał też eksperymenty w domu. Wyjątkowo mu się poszczęściło, bo jego przełożonym był inżynier chemik, który nauczył go zawodu i przekazał niezbędną wiedzę. Byli na tyle zżyci, że w weekendy Adolfo pomagał mu w mleczarni w zamian za masło. W tamtym czasie zdobył też traktat autorstwa Marcelina Bertelota, który był słynnym francuskim chemikiem, który skonstruował pierwszą bombę kalorymetryczną. Sorry, nie wiedziałam, jak to powiedzieć. Także widać było, że chemia to jego pasja. Na tyle, że w domu swojego wuja stworzył własne laboratorium.
W roku 40, po niemieckiej inwazji na Francję, dom wuja w tym miasteczku Wire został zaatakowany przez Niemców, a rodzina Kamińskich musiała się wynieść. Niedługo potem matka Adolfo została zamordowana. Podobno w tajemniczych okolicznościach wypadła z pociągu, no ale już no, z pewnością zabili ją naziści. Latem 43 roku cała rodzina Kamińskich została aresztowana przez nazistów i wysłana do Drancy, obozu internowania dla Żydów pod Paryżem, który był ostatnim przystankiem przed trafieniem do obozu zagłady. Mieli jednak szczęście i zostali uratowani przez swoje argentyńskie paszporty, czyli znowu tutaj ich dokumenty się przydały. Bo rząd Argentyny zaprotestował przeciwko przetrzymywaniu obywateli Argentyny w obozie, więc oni przebywali w tym Drancy jedynie przez 3 miesiące. No w przeciwieństwie do innych Żydów, którzy zostali stamtąd wysłani na śmierć. Adolfo Kamiński w wywiadzie wspominał swojego nauczyciela matematyki z obozu, który udzielał mu korepetycji i pewnego dnia nie zjawił się na ich lekcji. No i okazało się, że ten nauczyciel nie powiedział mu, choć wiedział, że jest następny na liście. No i wiadomo, takich sytuacji było wiele. Dzięki wsparciu konsula Argentyny, który pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zerwał stosunki dyplomatyczne z nazistowskimi Niemcami, Kamińscy zostali uwolnieni z obozu 22 grudnia 1943 roku i przenieśli się do Paryża. Ale w Paryżu też nie byli bezpieczni, bo Żydom cały czas groziło aresztowanie. Wkrótce z Francji zaczęto deportować także Argentyńczyków. Jego rodzina miała obywatelstwo argentyńskie i chociaż Argentyna była neutralna w czasie wojny, to ojciec Kamińskiego zdecydował, że dla bezpieczeństwa powinni przyjąć fałszywą tożsamość. Więc ojciec Adolfo załatwił fałszywe dokumenty od żydowskiej grupy ruchu oporu i wysłał Adolfo, żeby je odebrał. Spotkanie miało się odbyć przed Sorboną. I to było pierwsze spotkanie Adolfo z ruchem oporu i tak zaczął się ich kontakt. Adolfo dowiedział się od agenta, że mają problem z wymazywaniem niebieskiego atramentu z dokumentów i chodziło tutaj o znak wodny. Adolfo, który miał wtedy 18 lat, poradził im użycie kwasu mlekowego. Takiej sztuczki nauczył się właśnie w pracy z chemikiem w przeszłości. I ta sztuczka zadziałała, dzięki czemu Adolfo został właściwie zaproszony do współpracy z ruchem oporu. I ta grupa koncentrowała się na najpilniejszych przypadkach, czyli dzieciach, które miały być wysłane do obozu. Umieszczali je w wiejskich domach lub klasztorach albo przemycali do Szwajcarii lub Hiszpanii. No i pierwszym zadaniem Adolfo po dołączeniu do tego ruchu oporu, po rygorystycznym sprawdzeniu jego lojalności, miała się odbyć jakaś taka ceremonia inicjacji, czyli miał sam sobie podrobić dowód osobisty. I to są wspomnienia właśnie z tej książki. I on tam opisuje, że jedyne co musiał zrobić, to skrupulatnie skopiować wszystkie rubryki pismem młodej urzędniczki miejskiej, która niedawno otrzymała świadectwo ukończenia gimnazjum. I on twierdził, że właściwie każdy mógł to zrobić, że to było banalnie proste. Ale on był bardzo spięty i że to było jego pierwsze fałszerstwo i że nigdy nie zapomni tego ciemnego pokoju, w którym musiał to zrobić. I to też był dla niego moment przełomowy, bo mówi, że wychowano go w przekonaniu, że praworządność musi być bezwzględnie przestrzegana. Kiedy podrabiał dla siebie dowód osobisty, czuł, że robi coś po prostu nieuczciwego. Ale w tamtych mrocznych latach różnica między życiem a śmiercią często właśnie sprowadzała się do zwykłego dokumentu, właśnie dowodu osobistego, z którego później on wymazywał pieczątkę Żyd. Czy też sfałszowanego paszportu zagranicznego albo fikcyjnego biletu kolejowego, który potwierdzał, że pochodzi się z takiego, a nie innego regionu. Pierwsze lata jego działalności jako fałszerza były prawdopodobnie najniebezpieczniejsze i najbardziej intensywne. Na pierwszych fałszywych dokumentach, które dla siebie stworzył, użył nazwiska Julian Keller i tego imienia trzymał się aż do wyzwolenia Paryża. No i w dalszej swojej pracy fałszerza on otrzymywał informacje, kto ma zostać aresztowany, następnie ostrzegał te rodziny i przygotowywał dla nich od ręki właściwie nowe dokumenty.
No i na pytanie, czy bał się dołączyć do tego ruchu oporu, on odpowiada tam w rozmowie z dziennikarzem, że czego tu właściwie się bać? Ryzyko było takie samo, jeżeli nic się nie robiło, albo jeżeli coś się robiło. Więc przynajmniej pracując w ruchu oporu mogłem walczyć. Walczył za pomocą na przykład maszyn do życia, których używał do robienia perforacji na znaczkach. Walczył oczywiście podrabiając podpisy i odtwarzając te znaki wodne na dokumentach. No i w roku 1944 w okupowanym Paryżu Adolfo Kamiński ma 18 lat. W ogóle 18 lat, no nie? A już tyle w życiu zdążył zrobić. W mieszkaniu w dzielnicy Łacińskiej w Paryżu założył laboratorium żydowskiej grupy konspiracyjnej znanej pod nazwą La Sixième. Jego reputacja szybko się rozprzestrzeniła, a w pewnym momencie członkowie tego laboratorium przyłączyli się do francuskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Kamiński i jego towarzysze pracowali dzień i noc, żeby dostarczać fałszywe dokumenty tożsamości Żydom, którzy próbowali uciec ze szponów nazistów. Dostarczali też dokumenty francuskim sojusznikom. Ich fałszywe dokumenty trafiały nie tylko do Francji, ale też do Belgii i Holandii i oczywiście używali do tego prowizorycznych narzędzi. Jak mówiłam, jego specjalnością było usuwanie znaku wodnego zrobionego trwałym niebieskim atramentem. Dzięki wiedzy, jaką wyniósł ze swojej pracy u tego chemika, był w stanie modyfikować dokumenty Żydów i dawać im właściwie nowe życie, bo modyfikował dowody osobiste, paszporty, karty żywnościowe, akty urodzenia czy też akty małżeństwa. Tam, gdzie nie dało się całkowicie usunąć pieczątki z napisem Żyd z paszportu, Kamiński po prostu produkował nowe dokumenty od podstaw. Mówił, że wykonywał taką specjalną tekturę i papier, i znak wodny, specjalną pieczęć, podrabiał jakby tusz i fotografię. Fałszywe dokumenty pokrywał następnie takim specjalnym pyłem, który nadawał im wygląd staroci. I według niego produkt końcowy, który on zrobił, był właściwie nie do odróżnienia od dokumentów wydawanych przez rząd. Nigdy nie było żadnego problemu z żadnym dokumentem, jaki on by podrobił. Ale oczywiście wiązała się z tym też bardzo duża presja, bo zawsze miał z tyłu głowy, że kiedy popełni najmniejszy błąd, to może skazać kogoś na więzienie albo najgorzej na śmierć. Później dojdę do tego, on praktycznie spędził nad tym całe swoje dorosłe życie, więc całe życie właściwie żył w stresie, że popełni jakiś błąd, a skaże kogoś na śmierć. I mówił już po latach, że to wcale nie było przyjemne, bo ta odpowiedzialność była ogromna. I nawet, bo ten pan, z tego co wiem, dalej żyje, więc mówi, że cały czas prześladują go te wspomnienia i cały czas myśli o ludziach, których nie udało mu się uratować. Ale mówi, że kopiował też błędy i skazy w tych dokumentach, żeby to jego fałszerstwo nie wyglądało zbyt idealnie. Wspomina na przykład, że kiedyś musiał pilnie wykonać 900 kompletów fałszywych dokumentów dla dzieci żydowskich. I miał na to 3 dni. O Boże. No. I mówi, że projekt ten był tak intensywny, że oczywiście udało mu się to zrobić, ale jak skończył, to zemdlał z wycieńczenia. No tak, pewnie nie spał nawet sekundy. Mm-hmm. Tak, bo właśnie taki jest cytat w wielu wywiadach z nim, że po prostu kierował się zasadą nie zasypiaj. Mhm. Że im dłużej to możliwe, to po prostu nie zasypiaj. Mówił, że kalkulacja jest prosta. W ciągu godziny robię 30 fałszywych dokumentów. Jeśli prześpię godzinę, umrze 30 osób. Nie miał dla siebie litości. No, jak udało się tam jakimś badaczom zliczyć, mógł stworzyć dokumenty, które uratowały życie co najmniej 14 tysięcy osób. Chcesz mnie dobić dzisiaj tą historią, tak? Będę tu płakać po prostu. No, to znaczy nie, no, to dobry sposób, no. Mhm. No i to dokonał mając 19 lat. No, spoko. Ja mając 19 lat nie pamiętałam, żeby swój dowód wziąć z domu, ale okej. No i jego laboratorium stało się głównym producentem fałszywych dokumentów tożsamości dla północnej Francji
i krajów Beneluxu, także naprawdę, no. Ale po wyzwoleniu Paryża w sierpniu 1944 roku wstąpił do armii francuskiej, bo chciał dalej walczyć. Więc pomaszerował do Niemiec, został potem odznaczony medalem ruchu oporu i zaangażowany przez francuskie wojskowe służby specjalne. No taki skarb wypuścić to by była głupota. No. Tak. Które powierzyły mu sporządzenie fałszywych dokumentów tożsamości dla szpiegów wysyłanych za linię frontu w celu zbadania i wykrycia lokalizacji obozów koncentracyjnych. Ale jak potem wspominał, to był pierwszy i ostatni raz, kiedy pracował dla oficjalnej instytucji, bo kiedy Francuzi zaczęli angażować się w wojnę kolonialną w Indochinach, zakończył swoją działalność w służbie armii francuskiej, no bo nie wspierał tego działania. Więc po zakończeniu wojny zaczął podrabiać dokumenty dla wielu innych osób uciekających przed dyktaturą, więc jakby robił to tak bardziej indywidualnie. A w 1946 roku pomagał w fałszowaniu dokumentów Żydom próbującym wyemigrować do Palestyny, bo tam też był konflikt właściwie z Brytyjczykami, którzy ograniczali ich prawa imigracyjne. Pomagał też członkom antybrytyjskich grup bojowników. Te grupy nazywały się Irgun i Lehi, którzy prowadzili brutalną kampanię przeciwko Brytyjczykom. Więc chodzi o to, że on starał się działać w dobrej wierze, ale czasami ciężko było też mu stwierdzić właściwie kto jest dobry, a kto jest zły. Więc zdarzyło się na przykład tak, że ktoś go poprosił o zrobienie bomby. I jest do tego jeszcze inna historia, także już nie będę wchodzić w szczegóły. W każdym razie on stwierdził, że jeżeli on nie zrobi tej bomby, to ktoś inny ją zrobi. Mhm. Więc zgodził się, żeby tą bombę zrobić i zrobił ją źle. No, także no. Ostatecznie nie wybuchła, bo te grupy właśnie ekstremiści religijni poprosili go o to, no nie? Więc on wiedział, że tak czy inaczej oni tą bombę zdobędą i ostatecznie chyba dzięki temu, że on zrobił ją tak, żeby nie wybuchła, no to uratował czyjeś życie, no nie? Że jakiegoś tam zamachu nie dokonano ostatecznie. W każdym razie właśnie po powstaniu Izraela przestał wykonywać tą pracę, odmawiając poparcia dla państwa religijnego. No i wtedy się wycofał i skupił się na byciu fotografem, bo bardzo dużo jego dzieł fotograficznych z tamtych czasów, z wojny i późniejszych można zobaczyć w internecie i też wiem, że były organizowane różne wystawy z jego pracami. Bo jako fotograf wykonał swoje pierwsze artystyczne zdjęcie w 1944 roku, dzień po wyzwoleniu Paryża. I podobno nigdy więcej aparatu nie odłożył, więc no, bardzo duże ma jakby archiwum tego, co się działo. Prawda? Taki zwykły typek, nie? Pierwszy lepszy, co tam na ulicy spotkasz, to dokumenty podrobi, to zrobi wystawę zdjęć z wojny, no spoko. W połowie lat 50. Kamiński poznał w Paryżu amerykańską fotografkę Sarę Elizabeth Penn. No mieli romans. Kiedy nadszedł czas jej powrotu do Stanów, to on obiecał, że pojedzie za nią i weźmie z nią ślub, ale nigdy tego nie zrobił, bo tak naprawdę nigdy nie mógł porzucić swojej jakby powinności, no nie? Bo dalej kontynuował fałszowanie dokumentów dla różnych grup, współpracując najpierw z Frontem Wyzwolenia Narodowego Algierii i francuskimi osobami, które próbowały nie zostać zaciągnięte do wojska. Więc znowu założył kolejne tajne laboratorium w Paryżu, żeby tym osobom pomóc. To było pod koniec lat 50. Wtedy związał się z grupą Jensona, jeżeli dobrze wymawiam, która była jedną z głównych tajnych organizacji we Francji pomagających Algierczykom. Wytwarzał dokumenty, które pomagały członkom algierskiego podziemia i ich francuskim sojusznikom wymykać się władzom. Więc on zawsze pomagał tym słabszym osobom, które chciały sprzeciwić się złej władzy. No ale to działanie było dość mocno niebezpieczne i musiał wtedy uciekać z Francji do Belgii. I kiedy znalazł się w Belgii, to pierwszy raz zdarzyło mu się podrabiać pieniądze. W 1962 roku wyprodukował metr sześcienny banknotów o nominale 100 franków. Łączna wartość tego, co zrobił, to była jakoś 100 milionów franków. Żeby pomóc organizacji pomagającej Algierczykom poprzez destabilizację francuskiej waluty. Więc oni chcieli uderzyć, tak wiesz, od strony takiej bardziej
gospodarczej. Mhm. I to się udało. Po ogłoszeniu zawieszenia broni i odzyskaniu niepodległości przez Algierię w marcu 1962 roku banknoty zostały spalone. Bo on mówił, że nigdy nie mógłby skorzystać na tym swoim fałszerstwie, nie mógłby tych banknotów sobie zabrać i że oczywiście bardzo to była trudna decyzja, no bo tak naprawdę on przez całe życie biedował. Ledwo mu starczało na, wiesz, jakieś tam jedzenie czy coś, ale stwierdził, że nie może tych banknotów sobie wziąć do kieszeni, więc spalili po prostu miliony. Bo one były tak dobrze podrobione, że przeszłyby. Bo też jeszcze jakiś tam dziennikarz go pytał, czy trudno było podrobić pieniądze? On mówi, nie, tak samo prosto jak dowody tożsamości, nie? Od 1963 roku pomagał różnym ruchom lewicowym w Ameryce Łacińskiej, w Afryce, w Portugalii, w Hiszpanii. Wspierał też Greków walczących z reżimem, a w czasie wojny wietnamskiej wyrabiał fałszywe dowody tożsamości dla Amerykanów, którzy nie chcieli iść do wojska. Poza tym przeszkolił wielu ludzi w zakresie fałszerstw, żeby wesprzeć ich w walce. No i jak mówiłam, zawsze pracował za darmo, dlatego że jeżeli nie podobała mu się idea, to żeby nie miał po prostu obowiązku wykonać zadania, no nie? Więc zawsze chciał zachować... Niezależność, tak, i swoje sumienie mieć czyste. Ale nie zgadzając się na pewne rzeczy, mógł też niebezpiecznych ludzi zdenerwować. Mhm. No właśnie. Ale jedyny wyjątek, kiedy przyjął pieniądze, to było w czasie II wojny światowej, bo to laboratorium pokryło wszystkie jego wydatki, żeby mógł poświęcić się pracy w pełnym wymiarze godzin. Bo tak naprawdę nie powiedziałam, ale on zawsze w ciągu dnia dorabiał, a w nocy podrabiał te dokumenty, no nie? No tak, no na pewno od uciekających Żydów nie pobierał opłat, a coś musiał jeść, prawda? Mhm. Więc, no. I swój ostatni fałszywy dokument tożsamości wyrobił w 1971 roku. I to jest niesamowite, że on przez całą swoją działalność, to było ponad 30 lat, czy tam około 30 lat, nigdy nie został aresztowany, ani nie miał żadnej kartoteki kryminalnej założonej. I zrezygnował z kariery fałszerza po tym, jak poproszono go o podrobienie paszportów w RPA dla partyzantów działających w ruchu antyapartheidowym. Ale szybko zorientował się, że zasadzili na niego pułapkę, bo on tam opowiadał tą anegdotę też, że chyba 3 razy poproszono go o podrobienie dokumentu tożsamości tej samej osoby i był poproszony przez jakieś tam różne osoby, żeby to zrobić, tak jakby, że oni go testowali czy coś takiego. W każdym razie to na tyle śmierdziało, że on się wycofał, bo no tam wiadomo, już robiło się bardzo niebezpiecznie. Więc spakował się, opuścił Paryż i wyjechał do Algierii. I w Algierii poznał młodą studentkę prawa, która była córką liberalnego algierskiego imama. Do dziś są małżeństwem i mają 3 dzieci. I od tamtej pory zajął się głównie fotografowaniem i nauczaniem fotografii. W 1982 roku wrócił do Francji, bo dostał pozwolenie na pobyt czasowy, bo cały czas też miał problemy w Algierze, bo tam patrzyli na niego też podejrzliwie. Myśleli, że jest jakimś szpiegiem, a dodatkowo był Żydem, a tam powstawały już ekstremistyczne ugrupowania islamistyczne, więc tak naprawdę on nigdzie nie był bezpieczny. Więc wraz z rozwojem tego ruchu islamistycznego w Algierii w 1992 roku cała jego rodzina uzyskała obywatelstwo francuskie. Tak jak mówiłam, on nie jest w stanie ręczyć za każdą sprawę, w której wziął udział. Bo niektóre z popieranych przez niego grup rebeliantów stosowały przemoc. I na pewno znajdą się jakieś osoby krytykujące jakieś tam jego zachowania, prawda? No ale głównie liczy się to, że działał w dobrej wierze i na pewno więcej zrobił dobrego, zdecydowanie więcej. I co ciekawe, właściwie jego rodzina, żona i dzieci przez długi, długi czas nie wiedziały kompletnie o tym, czym on się zajmował po godzinach. Że to była nawet tajemnica dla jego najbliższych. Tak, bo w sumie też mogłoby im grozić pewnie niebezpieczeństwo. Chociaż nie powiem, pewnie bym się poczuła trochę zdradzona. Ale zawsze sobie to tłumaczył tym właściwie celem wyższym, prawda? Że to jest cytat jego wypowiedzi. Ratowałem życie, bo nie mogę sobie poradzić z niepotrzebną śmiercią.
Wszyscy ludzie są równi, bez względu na pochodzenie, przekonania i kolor skóry. Nie ma lepszych i gorszych. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Właśnie też jego córka, która bardzo się zaangażowała w to, żeby promować właściwie jego historię, bo tak jak mówiłam, przez wiele, wiele lat właściwie nikt nie wiedział o nim nic. Też mówi, że jej ojciec jest taką osobą, która nie może znieść niesprawiedliwości i że właśnie to na pewno było jego takim paliwem do działania. No i wiadomo, nie kierował się tutaj żadnymi korzyściami materialnymi, a mógłby, no bo przez całe życie, jak mówiłam, nie miał pieniędzy. A w ogóle praca w czasie wojny, to, że też pewnie w większości pracował po ciemku i musiał tak bardzo wytężać swój wzrok, sprawiła, że w końcu oślepł na jedno oko. A no, tak naprawdę wzrok był jego głównym narzędziem i w pracy fałszerza, i też w pracy fotografa. Mhm. Także ciekawe. Obecnie pan Kamiński ma już ponad 90 lat. Możecie zobaczyć dużo jego zdjęć w internecie. Ma bardzo charakterystyczną, bardzo długą, białą brodę. Żyje bardzo skromnie. Jest parę materiałów na YouTubie na jego temat i jak mówiłam, ta książka. Więc... Że też nikt nie nakręcił jeszcze filmu? No właśnie dziwne, że nie. Bo najlepszy materiał to jest jedynie 15-minutowy materiał do artykułu w New York Timesie. Bardzo ciekawe. Po angielsku. Bo wiadomo, że po francusku i pewnie w innych językach może być tego trochę więcej, ale po angielsku właśnie jakoś tak mało. No i też, że nikt się nie zainspirował filmu fabularnego, nie zrobił? No. No to aż się prosi, nie? Może jeszcze wszystko przed nami. Tak. No i tak właśnie. Motto, myślę, tej historii jest takie, że właściwie zwykły przypadek może czasem zdecydować o naszym losie i zły paszport, prawda? Dlatego... Ta historia taka jest, no, piękna. Bardzo poruszająca. Tak, ja dzisiaj opowiem trochę bardziej klasyczną historię. I tak jak wspomniałam, przygotowania do niej były dosyć burzliwe. Skorzystałam w koniec końców z VPN-a. Ale też była dosyć zabawna sytuacja, ponieważ jeden z programów nigdzie nie był dostępny w języku angielskim. Znalazłam go na YouTubie z hiszpańskim dubbingiem. Więc próbowałam oglądać fragmenty, żeby sprawdzić, czy jest tam coś, o czym jeszcze nie wiem. No i tak rozumiałam co trzecie zdanie i te fragmenty, których nie rozumiałam, a wydawało mi się, że może to coś nowego, to próbowałam korzystać z aplikacji na telefonie, która, wiesz, rozpoznaje głos i tłumaczy. Muszę powiedzieć, że tłumaczyła całkiem nieźle, ale niestety i tak, no zbyt wiele się stamtąd nie dowiedziałam, ale starałam się. No, doceniamy, doceniamy. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, wydarzyła się, czy też zaczyna się 7 maja 2005 roku na przedmieściach Melbourne w Australii. A coś ostatnio mam słabość do tej Australii, chociaż powiem szczerze, że w porównaniu do Stanów Zjednoczonych to oni jakoś tak mało tych informacji, mam wrażenie, upubliczniają, nie wiem. Albo to po prostu ta obsesja szukania spraw, których, nie wiem, nikt nie widział, nikt nie słyszał, czy cokolwiek. Chociaż ostatnio trochę sobie odpuściłam, także może jestem na dobrej drodze. Wieczorem 7 maja 2005 roku kobieta dzwoni na numer alarmowy i rozhisteryzowana mówi, że znalazła swojego chłopaka leżącego na podłodze, wokół jest mnóstwo krwi, on nie oddycha. Powiedziała, że ma na imię Shirley, no i oczywiście natychmiast wysłano tam detektywów i wiesz, całą ekipę do zbadania tego, co się tam stało. Gdy detektywi przyjechali na miejsce, zastali mężczyznę w jednej z sypialni. To była bardzo duża, stara posiadłość. Mężczyzna leżał na boku, związany, obwiązany był, i to jest zbieżność z moją ostatnią historią, kablami, skórzanymi pasami, linami, a na głowę miał zarzuconą poszewkę na poduszkę. Mhm. Gdy zaczęli oględziny ciała, okazało się, że na ciele miał wiele siniaków, które mogły świadczyć o tym, że mężczyzna walczył przed śmiercią, a także miał obrażenia głowy, które prawdopodobnie było zadane jakimś tępym narzędziem i oczywiście było tam mnóstwo krwi. Kim była ofiara? Był to 56-letni milioner, który nazywał się Peter Shellard i Peter był ekscentrycznym człowiekiem, który, z tego co rozumiem, miał sporo wrogów. Dorobił się na nieruchomościach i na sprzedaży samochodów luksusowych. Jego miłością były Rolls-Royce'y. Także sprzedawał je używane, a także części. I generalnie świetnie sobie w biznesie radził. Był dwukrotnie rozwiedziony, miał 3 córki, ale utrzymywał z nimi wszystkimi bardzo dobre stosunki.
Tak jak wspomniałam, był dosyć takim ekscentrycznym człowiekiem i sąsiedzi za nim nie przepadali, dlatego że powodował dużo konfliktów, był po prostu trudny, robił jakieś pożary, podcinał, wiesz, ludziom drzewa. No generalnie traktował to sąsiedztwo jak swoje podwórko i wydawało mu się, że może robić tam, co mu się żywnie podoba. Często sąsiedzi właśnie składali na niego różnego rodzaju skargi, dlatego tamtejsze władze również miały z nim non-stop problemy. Ponoć lubił też pozywać ludzi do sądu, wiesz, z każdej jakiejś tam pierdoły, a przynajmniej ich tym straszyć. Swoją posiadłość otoczył takim metalowym płotem, który wyglądał trochę jakby to był jakiś, nie wiem, zakład więzienny albo, wiesz, jakiś obóz pracy czy coś w ten deseń. Przez jakiś czas trzymał tam nawet kurczaki, coś też znalazłam w jakichś pszczołach, także no nic nie obchodziło go w zasadzie, czy innym przeszkadza, czy nie. Też widziałam w jednym czy dwóch źródłach, że wspominali, że w pewnym momencie jego sąsiedzi zobaczyli, że trzyma ogromne ilości łajna, takiego wiesz... Nie wiem, czy to nawożenie ogródka, czy co. No w każdym razie był trudny po prostu do życia. Tak zwany gnój. No właśnie, gnój, to się tak mówi, zapomniałam. Tak, najlepszy naturalny nawóz. Tak, tak, tak. Raz doszło do tego, że poobcinał jakieś tam drzewa na swojej posiadłości i wzniecił ogromny pożar, chcąc te rzeczy spalić. A później, jak sąsiedzi zaczęli to gasić, to on się na nich wściekł i, wiesz, zaczął tam atakować strażaków i w ogóle jakieś, no naprawdę, dziwne rzeczy. Jak wynika z komentarzy jego byłej żony, ona chyba miała na imię Lizzie? Tak, tak, chyba Elizabeth. Mówiła, że rzeczywiście on miał bardzo duże wahania nastroju, ale to też było związane z jego chorobą, dlatego że cierpiał na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. I rzeczywiście czasem te wahania nastroju powodowały bardzo duże problemy no, dla niego no i dla innych, prawda, osób w jego otoczeniu. No to już jakby policja wiedziała, że będą musieli przyjrzeć się bliżej wszystkim sąsiadom, osobom z jego otoczenia, no bo może komuś zalazł za skórę tak, żeby chciał mu zrobić krzywdę. No ale kiedy zaczęli to rozważać, no to stwierdzili, że no nie było tam takiej historii, przy której pomyśleliby, że rzeczywiście doprowadziłaby do tego, że ktoś poszedł i go w taki brutalny sposób zabił. Co więcej, cała ta scena z bondażem wydawała się trochę dziwna, dlatego że mimo to, że detektywi dowiedzieli się, że Peter miał takie upodobania seksualne, należał do klubu, który nazywał się Hellfire i tam właśnie chodził po to, żeby zażywać takich sadomasochistycznych rozrywek. Raz ponoć nawet dla żartu zaprosił tam jakichś ludzi, których znał, wiesz, jakichś mężczyzn, kolegów i ludzi, z którymi robił interesy na swoje 50. urodziny do tego klubu. Ojej. To tak. Rozumiem, że niektórzy goście może nie byli chyba w klimacie. Ludzie byli w szoku, tak, tak. Odważnie. No. Ale właśnie jego mało chyba obchodziło, co kto o nim myśli, wiesz? Też widziałam jakieś dziwne fragmenty wywiadów z nim w telewizji na temat tej posiadłości, którą miał i generalnie on żył tak, jak chciał żyć i tyle. I chyba nie zważał na zbyt wiele. YOLO. Tak, ponoć tak mu się spodobała ta cała scena właśnie sadomasochistyczna, którą zresztą poznał przez jakiegoś tam swojego kolegę, że zastanawiał się, czy sam swojego klubu nie otworzyć, bo tak jak mówię, on był biznesmenem, także zwietrzył, wiesz, okazję na pieniądze po prostu. Mhm. Przy okazji. No i właśnie, jakby ta cała scena, to miejsce zbrodni zostało zaaranżowane tak, jakby jakaś tutaj seksualna sytuacja poszła w złą stronę, prawda? Ale gdy przyjrzeli się tym wszystkim kablom, linkom i tak dalej, to stwierdzono, że one były dość luźno zawiązane. Więc trochę się to nie trzymało kupy. Mhm. Kolejną ścieżką, którą musieli podążyć śledczy, tak jak wiemy, musieli sprawdzić, kto mógł ewentualnie skorzystać na śmierci Petera. No i stwierdzili, że w zasadzie nikt, kto mógłby go chcieć faktycznie zabić. Dlatego, że w testamencie głównymi spadkobierczyniami były jego córki i każda z jego byłych żon miała otrzymać od niego takiego symbolicznego dolara. Właśnie jedna z tych byłych żon, ta Lizzie, która się wypowiadała w programach telewizyjnych na temat tej sprawy, mówiła, że to był taki, wiesz, jego żarcik i chyba on jej nawet o tym powiedział, z tego co rozumiem. $1? Tak, $1. Poza tym była też jego dziewczyna Shirley, która zgłosiła to morderstwo. Ona była 20 lat młodsza od Petera. Również była rozwódką, miała dwójkę dzieci. Natomiast jej w tym testamencie nie było.
Poza tym jej z Peterem żyło się bardzo dobrze. On chciał spełnić wszelkie jej, wiesz, marzenia i zachcianki. Oni poznali się w roku 2000 bodajże. W momencie jego śmierci byli razem już 4 lata. No i tutaj wszyscy jednogłośnie stwierdzali, że byli zaskoczeni wyborem Shirley przez Petera, dlatego że no wiadomo, on taki kobieciarz, milioner, wiesz, a ona była taką bardzo matczyną postacią, no i ponoć też bardzo ekscentrycznie się ubierała. Ale on bardzo się w niej zauroczył, spotykali się, chciał spełnić wszystkie jej marzenia, tak jak mówię, pieniędzy jej w ogóle nie żałował. Ona była księgową, ale jej marzeniem było prowadzić butik z odzieżą, więc on postanowił jej taki butik zakupić. W tym butiku sprzedawała ubrania oczywiście o odpowiednich cenach, to też było w jakiejś tam takiej lepszej dzielnicy w Melbourne, także dostała od niego, można powiedzieć, wspaniały prezent. Mhm. Poza tym, że była właścicielką tego sklepu, a w zasadzie współwłaścicielką, no bo ona go prowadziła, wiadomo, że to też był sklep Petera, to miała jeszcze kolejną rolę i właśnie pracowała jako księgowa dla Petera. W pewnym momencie on podarował jej też dom, natomiast nie wprowadzili się razem, on nadal miał swoją posiadłość, w której mieszkał, no ona właśnie miała ten dom, żeby żyło jej się wygodnie i fajnie, natomiast oczywiście była bardzo częstym gościem w jego domu, tak, i tak sobie żyli. Związek idealny, bym powiedziała. Tak bym powiedziała, tak. Dokładnie, to samo sobie myślałam. Można się widzieć, kiedy się chce, ale masz swoją chałupę. Tak. Podczas oględzin domu, miejsca zbrodni, policja znalazła oczywiście mnóstwo różnych śladów, w tym odciski i Petera, i Shirley, no ale oni oboje jakby w tym domu często przebywali, więc to nie było nic dziwnego. Ale znaleźli jedną rzecz, która zupełnie nie pasowała do żadnego z domowników, ponieważ znaleźli niedopałek papierosa. A ani Shirley, ani Peter nie palili. Peter chyba w ogóle stronił od używek. Z tego co rozumiem, też przez większość życia przyjmował leki. Mhm. No więc oczywiście zabrano ten niedopałek do badania, a poza tym na telefonie, na słuchawce telefonu znaleziono krwawy odcisk palca. Zastanawiano się początkowo, czy to może Peter próbował doczołgać się do telefonu, no ale gdy go sprawdzono, okazało się, że to nie był on. Poza tym przyszły też wyniki autopsji ciała Petera i tak jak wspomniałam wcześniej, miał on na sobie wiele siniaków, a także obrażenia głowy, a toksykolog stwierdził w jego organizmie obecność heroiny. Co? Tak. Co było bardzo dziwne, dlatego że, tak jak mówiłam, on nie przyjmował narkotyków. Nie było to w ogóle w jego stylu, ale wszystkie te obrażenia, czyli to obrażenie głowy, które też spowodowało jakieś tam obrażenie mózgu, a także właśnie ta heroina, no mogły wspólnie doprowadzić do jego śmierci. Gdy policja rozmawiała z Shirley, ta stwierdziła, że ten testament, który znaleziono, to nie był jedyny testament, dlatego że jakiś czas przed śmiercią, ona mówiła to w taki sposób, jakby to było, wiesz, dłuższy czas, tak, nie wczoraj, mieli spisać kolejny testament i poprosiła policję, żeby mogła wejść do tego domu Petera, aby go odnaleźć, ponieważ oczywiście Shirley miała dostęp do sejfu, wiesz, do jego kont, no w zasadzie do wszystkiego, do jego firm, no bo była tam księgową, tak? No i przeszukiwała, ten dom przeszukiwała, no ale nic nie znalazła. Policja przejrzała bilingi Petera i okazało się, że krótko przed śmiercią, ostatnie kilka dni przed śmiercią, wykonywał bardzo dużo telefonów i oczywiście wiedzieli do kogo. No i kiedy zaczęli interesować się tym tematem, okazało się, że te telefony wykonywał na przykład do pani, która również była jego księgową. Oczywiście w dalszym ciągu szukali osoby, której DNA znaleźli na papierosie, a także odcisk palca. No i w ten sposób policja natrafiła na znaną już im kobietę, która nazywała się Sofia Stupas. Kobieta była policji znana dlatego, że wielokrotnie wpadała w kłopoty z prawem. Wprawdzie nigdy nie wylądowała w więzieniu, natomiast wiedzieli, że była uzależniona od narkotyków. I Sofia miała partnera, który miał na imię Stan i on również był uzależniony od narkotyków i oboje byli takimi drobnymi przestępcami, chociaż na liście nie mieli nigdy żadnych brutalnych przestępstw. Więc trochę to wszystko do nich nie pasowało. Policja odkryła, że te telefony, które wykonywał Peter, były w sprawie pieniędzy, które zniknęły z jego konta. Z tego co rozumiem, on chciał dokonać jakiejś wpłaty związanej z nieruchomością, którą chciał nabyć i wtedy zorientował się, że zniknęła spora suma pieniędzy. No a po skontaktowaniu się właśnie z tą księgową, o której wcześniej mówiłam, ona wszystko przeanalizowała i powiedziała, że Shirley podkrada mu pieniądze. I powiedziała, że mają na tyle dowodów, żeby zgłosić to wszystko odpowiednim służbom. Natomiast Peter chciał to załatwić po swojemu i postanowił odciąć ją od wszystkiego, a następnie sprzedać jej dom. No wiesz, on był tak naprawdę właścicielem wszystkiego, prawda? Okej, to już widzę, mamy duży motyw. Tak.
Okazało się, że przez wiele miesięcy Sofia wypisywała mnóstwo czeków, które następnie realizowała i wymieniała na gotówkę i łącznie ukradła chyba z 900 tysięcy, więc to naprawdę gruba suma. Mhm. A poza tym jej sklep był w opłakanej sytuacji finansowej. Był zadłużony, towar, który kupowała non-stop, był bardzo drogi. Nawet jak jej się udawało coś sprzedać, to nijak nie rekompensowało to tych środków, które wydawała właśnie na kolejne rzeczy. Więc miała tak naprawdę mnóstwo pieniędzy zamrożonych po prostu w tym towarze. Swoją drogą Shirley nie miała żadnego doświadczenia biznesowego, no ale była księgową, no to chyba wiedziała, co i jak, umiała, prawda? Dodawać pieniądze. No właśnie, więc jakby no nie trzeba być chyba geniuszem biznesu, żeby wiedzieć, że jak nic nie sprzedajesz, to może należy przestać wydawać pieniądze, no nie wiem. Poza tym podejrzany był też ten testament, który ona tak uporczywie chciała znaleźć, prawda? Według którego, jak ona mówiła, ona miałaby dziedziczyć. Mhm. Sprawdzono też bilingi Shirley, z których wynikało, że przed i po śmierci Petera miała kontakt ze Stanem, o którym wcześniej wspominałam, czyli chłopakiem Sophie. Mhm. I teraz jak Shirley, właścicielka wspaniałego butiku, partnerka życiowa milionera, miałaby zaprzyjaźnić się ze Stanem i Sophie, którzy byli drobnymi przestępcami i w ogóle nie bywali w tych samych miejscach, nie mieli tych samych znajomych. Pewnie chciała ich do czegoś wynająć. No właśnie. I w jednym z programów, który widziałam na ten temat, nazywa się Murder Call. Oni tam głównie skupiają się na śladach telefonicznych. I wspominali tam, że policja, żeby zdobyć dowody, postanowiła podsłuchiwać rozmowy podejrzanych i podsłuchała rozmowę, którą Shirley przeprowadziła z kolegą swojego partnera Petera, oczywiście po tym, jak Peter umarł. I ta rozmowa mniej więcej polegała na tym, że ten kolega Petera pytał się jej, czy ona ma jakieś pomysły, kto by mógł to zrobić i tak dalej. No i Shirley wtedy wprost mówi, że tak, mam pomysł, kto mógł to zrobić. To takich dwóch ćpunków, przepraszam. I ogólnie tak się brzydko, wiesz... Co? Tak, tak się brzydko o nich bardzo wypowiadała. To było bardzo dziwne, prawda? No ale policja miała już dowód, że oni się faktycznie znali, prawda? No ogólnie wypowiadała się tak, no, nieładnie o tej Sophie i Stanie. I powiedziała, że pożałują, że zabije ich tam własnymi rękami, jakieś takie dziwne rzeczy. I w zasadzie po co ona to powiedziała temu koledze? To naprawdę jest jakieś absurdalne jak dla mnie, no ale okej. Policja zastanawiała się, jak to wszystko pociągnąć dalej i stwierdzili, że muszą zasadzić na nią pułapkę. Doszły ich słuchy, że Shirley szuka kogoś, kto pomoże jej rozprawić się z Sophie i Stanem, więc policjant pod przykrywką skontaktował się z Shirley i powiedział, że słyszał, że szuka kogoś, kto jej pomoże z osobami, które tam, nie wiem, jej znalazły za skórę. Spotkali się kilkukrotnie. Ten policjant pod przykryciem powiedział, że jak najbardziej wykona pracę, no tylko musi mu powiedzieć, czego ona chce, czy oni mają, czy ma ich jakoś tam uszkodzić porządnie, czy co, czy ma ich zabić. Ona powiedziała tak, że ona chce, żeby on ich zabił. Powiedziała to tak, tajniakowi. Przypadkowemu jakiemuś typowi pierwszemu lepszemu, który do niej, wiesz, się z nią skontaktował. Oj. Oczywiście zapłaciła mu tam jakieś różne zaliczki za to wszystko. No a następnie ten policjant pod przykrywką skontaktował się z nią, mówiąc, że wykonał pracę. I właśnie w tym programie Murder Call mówią, że ona na koniec powiedziała mu, że ona była w noc śmierci Petera w domu ze Stanem i z Sophie. A, czyli się przyznała praktycznie. Tak, można tak powiedzieć. Oczywiście w tamtym momencie policja miała już wystarczająco dowodów, żeby aresztować podejrzanych. Najpierw zabrali się za Stana i Sophie. No i tam po różnych rozmowach z nimi udało się od nich wyciągnąć, że poznali się z Shirley i wyczytałam, że Stan dawał jej narkotyki. W sensie sprzedawał jej narkotyki. Mhm. Więc nie wiem, wychodzi na to, że ona jeszcze ukrywała, wiesz, uzależnienie od narkotyków, czy tam jakieś rekreacyjne branie, nie wiem, już nie wnikam, bo też w sumie nie było za wiele szczegółów na ten temat. W ten sposób, że tak powiem, się poznali, czy zakolegowali. No, a potem ona zaczęła im dawać pieniądze, różne prezenty, właśnie wiadomo, kasę też, żeby mogli sobie kupować narkotyki. Zabierała ich do kasyna. Czyli można powiedzieć, że po prostu ich tak troszkę urabiała. No, no, no. No i w pewnym momencie powiedziała, że chciałaby dać nauczkę swojemu chłopakowi Peterowi, który zmusza ją do seksu, do bondażu, na który ona nie ma ochoty, upokarza ją, a jeszcze chce sprzedać jej dom i ona zostanie z niczym. Hmm. No i oczywiście ci postanowili jej pomóc, ale ich wersja wydarzeń była taka, że Shirley powiedziała, że chce Petera związać, czyli upokorzyć go, żeby poczuł jak to jest,
a potem zmusić go do podpisania dokumentów. Że niby, wiesz, ten dom przepisać na nią czy coś, natomiast tutaj powstaje podejrzenie, że ona mogła chcieć, żeby on podpisał Nowy Testament na przykład, prawda? No. No właśnie. Shirley zadzwoniła do Stana wieczorem 6 maja i właśnie wtedy powiedziała, że idą dać Peterowi nauczkę. Gdy przyszli do domu Petera, to już było późno, on już leżał w łóżku, no i Shirley rzuciła się na niego, przyłożyła mu poduszkę do twarzy, a Sophie i Stan próbowali, wiesz, go opanować. Natomiast on był mężczyzną silnym, bardzo się wierzgał, stąd pewnie te wszystkie siniaki i w pewnym momencie ugryzł Sophie w palec. Więc ona oczywiście z odruchu chwyciła pierwszą lepszą rzecz, która tam stała, wiesz, na szafce nocnej pewnie czy gdzieś i walnęła go w głowę. Mm-hmm. I stąd ten krwawy odcisk palca i obrażenie na głowie Petera. Następnie zaczęli go wiązać, wyszli z tego pokoju, on tam pojękiwał, jak przynajmniej wynikało z zeznań tej dwójki. Shirley wtedy wyciągnęła strzykawkę z heroiną ze swojej torebki i udała się z powrotem do sypialni, w której był Peter, żeby właśnie podać mu heroinę. Co więcej, tam w jakichś źródłach widziałam też, że chyba jest w króciutki fragmencik o tej sprawie w programie Deadly Women i jeszcze w takim źródle pisanym, to jest jakaś taka, nie wiem, niby to jest książka, ale to jest bardzo dziwne, podlinkuję wam to, bo tam jest dosłownie, nie wiem, 20 stron. Pisali też, że doodbytniczo podali Peterowi oksykodon. I to jest opioidowy lek przeciwbólowy. Mhm. A połączenie heroiny z tym lekiem przeciwbólowym dla Petera również mogło być śmiertelne, dlatego że on miał problemy z sercem, o czym oczywiście Shirley wiedziała. Mhm. Więc mogło być to takie dodatkowe zabezpieczenie dla niej. A potem, wiesz, oni sobie we wczesnych godzinach porannych wszyscy stamtąd poszli, a Shirley normalnie poszła do roboty. Potem po robocie poszła, kupiła tam jakieś coś tam na wynos, poszła do niego do domu, no i wtedy odegrała tą oscarową scenkę z historycznym telefonem na policję. No i co? No i wtedy już policja miała wystarczająco dowodów, żeby doprowadzić do skazania całej trójki. Najpierw skazani zostali Sofia i Stan, no oni tutaj poszli na współpracę, więc domyślam się, że też dlatego dostali mniejszą karę, dlatego że zostali oni skazani za manslaughter na 6 lat pozbawienia wolności z minimum kary 3,5 roku, co uważam jest bardzo mało. No, mało. No ale dobra, załóżmy, że rzeczywiście myśleli, że idą tam kogoś poszturchać, związać go i zmusić go do podpisania dokumentów, to dalej nie jest w porządku, to jest dalej okropne i w ogóle straszne, no ale no powiedzmy, że im wierzę, pewnie dlatego dostali taki mały wyrok. Natomiast Shirley już tak łatwo nie poszło, dlatego że ona została skazana za morderstwo i została skazana na 26 lat i to stało się dopiero w 2007 roku. Mhm. Czyli tak naprawdę po 2 latach i ona wtedy miała bodajże 44 lata, ale wyobraź sobie, że to nie koniec tej sprawy, dlatego że później tą karę jej zredukowano. Ona się od tego wszystkiego odwołała. Mhm. Przedstawili w sądzie taką wersję wydarzeń, że ona nie mogła wiedzieć, jaka dawka heroiny zabije Petera. I sąd na to poszedł, jakbym uwierzył jej. Stwierdzili, że nie było wystarczająco dowodów, które miałyby świadczyć odwrotnie. I ona, jej karę również zmieniono kwalifikację jej czynu na manslaughter, czyli to takie no pozbawienie życia powiedzmy, tak? No. Czyli powiedzmy takie spowodowanie śmierci i skazali ją na 13 lat z minimalną odsiadką bodajże 9, także ona jest w tym momencie już na wolności. Dziwne. Jakby jest to dla mnie zupełny absurd, no bo kto takie rzeczy planuje? I czego to ją uczy? Dlatego jej się po prostu najzwyczajniej w świecie upiekło. A wiesz, to jest w ogóle wszystko ohydne, dlatego że właśnie w tym programie, o którym mówiłam, to tam wypowiada się ta jego była żona Lizzie i ona mówi, jak to się cieszyła, że Peter znalazł taką kobietę, że miała dobry kontakt z jej córkami, że wiesz, że bardzo, wiesz, jej się to wszystko podobało. Te córki też ją, wiesz, miała z nimi więź. Jedna z nich to w ogóle pracowała u niej w tym sklepie. No takie naprawdę paskudne, nie? A najpierw chciała ich prawdopodobnie wykolegować się z tego testamentu, prawda, zupełnie. I to też znajomi Petera mówili, że to by było zupełnie do niego niepodobne, że on by wszystko przypisał na tą Shirley. Mhm. Że on by raczej czegoś takiego nie zrobił. A i tak był dla niej dobry, więc z własnej głupoty tak to by sobie żyła pewnie doskonale, nie? Chciałam powiedzieć, że on dał jej palec, a ona chciała całą rękę. Tak, albo nie wiem, rękę, nogę i nie wiem co jeszcze, prawda? Więc, no nie wiem, jak już popełniła błąd, zobaczyła, że za dużo w ten sklep zainwestowała, cokolwiek, no to przecież nie sądzę, żeby, wiesz, ją nagle od wszystkiego odciął, prawda? Nie wiem, czy się nie chciała przyznać, czy po prostu jej końcowym celem od zawsze było go, wiesz, z kasy... wyrolować. Tak, dokładnie.
Więc, no nie wiem. To jest chyba, wiesz, jeden z tych odcinków, to zła kobieta była i tyle. W każdym razie oburzyła mnie bezczelność jej. Tak. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.